Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. Drodzy Państwo, sponsorem naszego dzisiejszego programu jest firma Kombet Działdowo. Firma Combet produkuje i sprzedaje wyroby z betonu i żelbetu na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz infrastrukturalnego. Firma Combet wspiera działdowski sport. To tyle tytułem wstępu, a teraz przechodzimy już do informacji sportowych. Drodzy Państwo, rok 2019 przechodzi już do historii. Przed nami nowy 2020. Dzisiaj w programie przedstawimy Państwu najważniejsze wydarzenia z mijającego roku. I tak miesiąc po miesiącu, styczeń. Drużyna Działdowskiego dekor glasu wygrała wysoko 3 do zera z belgijskim zespołem z Antwerpii w rozgrywkach o Puchar europejskiej Unii Tenisa Stołowego. I Żywrablik wygrał także turniej w niemieckiej miejscowości Ortenhausen z udziałem ośmiu zawodników. W finale nasz zawodnik pokonał swego rodaka Czecha Antonina Gawlasa 3 do 1. Luty. Na balu sportowców ogłoszone zostały wyniki plebiscytu na najlepszych sportowców w Działdowa za rok 2018. Oto najlepsza piątka naszego miasta. Wankiank tenis stołowy, Artur Cytlał, rzut oszczepem, i Wrablik, tenis stołowy, Oskar Pieckowski, piłka nożna i Michał Karbowski, biegi długie. Najpopularniejszym sportowcem Działdowa został wybrany głosem e, mieszkańców Działdowa poprzez głosowanie w internecie Zbigniew Bartkowski, nasz działdowski maratończyk. Marzec. Rozegrano kolejny turniej o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w bejsbolu. Zwyciężyła drużyna z Białorusi. Nasz zespół, Jankes Działdowo, uplasował się na czwartym miejscu. W działdowskim turnieju występowało aż 18 zespołów. Iży wygrał kolejny turniej tenisowy w Oszenhausen. Podobnie jak w styczniu i tym razem pokonał w finale Czecha Antonina Gawlasa 3 do 1. Dekorglas działdowo pokonał w Niemczech zespół FC Sazbriken 3-2 w ramach rozgrywek o Puchar Europejskiej Unii Tenisa Stołowego. Również w polskiej superlidze Dekorglas pokonał aktualnego wówczas mistrza Polski Kolpin Jarosław 3-2 i to na ich terenie. Kwiecień. W kolejnym maratonie warszawskim wzięło udział kilku działdowskich biegaczy, a wśród nich także nasza jedynaczka Wioletta Falba. Wśród panów byli to Sławomir Kaczmarski, Andrzej Rębowski, Tomasz Nończ, Mariusz Banasiak, Andrzej Borowski, Dariusz Mroziński i Artur Zajączkowski. Maj na działdowskim. Odrestaurowanym już stadionie odbył się kolejny miting lekkoatletyczny. Gościem honorowym mitingu był tym razem mistrz olimpijski i mistrz świata w rzucie młotem Szymon Ziółkowski. W Opolu odbył się kolejny maraton, w którym startował nasz biegacz z Lizwarka Mariusz Dębowski. Nasz maratończyk zaprezentował się w Opolu znakomicie. W kategorii Open zajął trzecie miejsce z bardzo dobrym wynikiem – 2 godziny 34 minuty i 8 sekund. Drużyna tenisowa Działdowskiego Dekorglasu wystąpiła w finale drużynowych Mistrzostw Polski. W Gdańsku nasz zespół miał za rywala Bogorię Grodzisk-Mazowiecki. Wygrali nasi rywale 3 do 0 i Dekorglasowi przypadł w udziale tytuł wicemistrzów kraju. Czerwiec. Na Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym w kategorii Żaków młoda tenisistka dekorglastu Natalia Brzezińska zdobyła brązowy medal w grze podwójnej z Zuzanną Bezak ze Skawiny. Iżi Wrabik wygrał turniej tenisowy w Pradze. W finale pokonał Francuza Salifu. W Bydgoszczy zmarł w wieku 84 lat oszczepnik pochodzący z Działdowa Ryszard Patelka. Wielokrotnie występował na działdowskim stadionie, będąc w kadrze narodowej razem z Januszem Sidło, a później jako trener ze swoimi podobiecznymi z Bydgoszczy. Lipiec. Iżyw Wrabik wygrał po raz kolejny turniej tenisowy w Oszenhausen. Wygrał on wszystkie swoje pojedynki, a w finale pokonał Czecha Mirosława Chorejsiego 3 do 2. Ukazała się książka pod tytułem Najlepsi sportowcy działdowa, a w niej zaprezentowane są wszystkie plebiscyty sportowe od roku 1974 do 2018. Książka jest określona ponad setką zdjęć. Przy okazji powstał także film prezentujący najlepszych sportowców działdowa. Sierpień. Rozegrano 25. turniej piłkarski dla najmłodszych imienia Jerzego Smolicza. W turnieju uczestniczyło 5 drużyn. Wygrał zespół z Olsztynka, a na drugim miejscu uplasowała się drużyna pońcio Lidzbark, którą widzimy teraz na ekranie. Wrzesień. Na Mistrzostwach Polski w szachach działdowianka Lena Azaremska zdobyła tytuł mistrzowski w kategorii do lat 16. Tenisiści Stołowi po raz pierwszy zagrali na stadionie narodowym. Doszło tam do meczu na szczycie. Dekor Glas działdowo spotkał się z mistrzem Polski Bogorią Grodzisk Mazowiecki. Wygrała drużyna Dekorglasu Glasu 3 do 2 po bardzo dobrej grze Wankianga i Wrablika. Na mistrzostwach Polski Młodzików w Tarnowie młody lekkoatleta z Litzbarka Dawid Palkowski uzyskał bardzo dobre wyniki. Na dystansie 100 metrów uzyskał czas 11,26 sekundy, natomiast 300 metrów przebiegł w czasie 36,44 sekundy. To jedne z najlepszych wyników w kraju w tej kategorii wiekowej. Październik. W meczu piłkarskiej klasy A doszło do derbowego pojedynku naszego powiatu. MKS Działdowo przegrał niespodziewanie 0 do 1 z Iskrą Narzym. Zwycięską bramkę strzelił Dawid Arczewski. Wygrana drużyny z Narzymia jak najbardziej zasłużona. Siatkarze SMS Panorama Działdowo wygrali mecz trzeciej ligi w Górowie i Ławeckim 3 do 0. Listopad w biegach ulicznych z okazji Święta Niepodległości w Działdowie zwycięstwo odniosła wśród pań Martyna Konarzewska, a wśród panów najlepszy był Michał Karbowski. Były to biegi na 5 km. Swoje mecze wygrały nasze drużyny piłkarskie w Lidze Okręgowej. Delfin Rybno pokonał 3 do 0 Grunwald Gierwald, natomiast Polonia i Łowo wygrała także 3 do 0 z Polonią Pasłęk. Siatka, że SMS Panorama Działdowo. Wygrali mecz w trzeciej lidze z drużyną Lisbarka Warmińskiego 3 do 1. Grudzień. Dwa ostatnie mecze w tym roku rozegrała drużyna Dekor Glasu. Najpierw pokonała Energię Toruń 3 do 1, a trzy dni później wygrała z Olimpią Unią Grudziądz 3 do 0. Drodzy Państwo, chciałbym jeszcze przypomnieć, że sponsorem naszego dzisiejszego programu była firma Combat Działdowo. Kombet działdowo produkuje i sprzedaje wyroby z betonu i żelbetu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz infrastrukturalnego. Firma Combet wspiera działdowski sport. Drodzy Państwo, kończy się rok 2019. Chciałbym wszystkim Państwu złożyć najlepsze życzenia. Wszystkiego najlepszego w nowym 2020 roku. A tym spośród Państwa, którzy być może udają się na Sylwestrowe Bale. Życzyć po prostu szampańskiej zabawy. Wszystkich Państwa zachęcam jednak do ruchu na świeżym powietrzu. Co najmniej do zwykłego spaceru. I to na dzisiaj wszystko. Dodam tylko, że program zrealizowali Marcin Ostrowski, stojący z drugiej strony kamery i ja, czyli Elek Cichosz. Żegnamy się z Państwem tradycyjnym, sportowym. Do usłyszenia i do zobaczenia już w kolejnym programie za tydzień. Do widzenia.